Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Dzisiaj zaprosiłam Cię na spotkanie, dlatego że chciałabym. Jesteśmy w takim bardzo szczególnym czasie końcówki roku i zaprosiłam Cię dzisiaj na spotkanie, żeby namówić Cię na zrobienie u siebie w firmie, czy u siebie w ogóle w życiu zrobienie podsumowania ostatnich 12 miesięcy ostatniego roku. Wszystkiego, co się w nim zadziało, albo w nim nie zadziało. I tak sobie myślę, że jeżeli oglądasz to nagranie nie dzisiaj, nie wtedy, kiedy ja je nagrywam, oglądasz je za jakiś czas, to absolutnie nie ma znaczenia, dlatego że gdziekolwiek jesteś w tym swoim kalendarzu w trakcie roku, warto raz na jakiś czas zrobić sobie takie podsumowanie ostatnich 12 miesięcy roku. Ja do tego zawsze nam. Ostatnich 12 miesięcy nie bieżącego roku, jeżeli będziesz to robić w czerwcu, to wtedy do ostatnich 12 miesięcy. Ja zawsze do tego namawiam. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, po pierwsze, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego ja uważam, że to jest ważne, dlaczego namawiam do tego też moich klientów. Po drugie, jakby, jak możesz to zrobić, jak do tego w ogóle podejść, jeżeli jest jesteś akurat w ta, też w takim nastroju, że rok się kończy, że zbliżają się święta, że za chwilę będzie sylwester i warto takie podsumowanie zrobić, to tym bardziej jak do tego podejść. I chcę ci też krótko opowiedzieć, jak ja to zrobiłam ostatnio w mojej firmie i może to też jakoś będzie dla ciebie wskazówką, jak można. Więc dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ja zawsze namawiam? Po pierwsze, dlatego, że mogę ci to powiedzieć także z mojego doświadczenia, że kiedy robisz nawet w swojej firmie, analizujesz, co się dzieje, zakładając, że koncentrujesz się na firmie, nawet w swojej firmie, kiedy robisz sobie nawet takie podsumowania, miesiąc po miesiącu, ile było sprzedaży w tym miesiącu, jaki był zysk, nie wiem, jakich nowych klientów pozyskaliśmy, ile umów podpisaliśmy, ile wyprodukowaliśmy, jeżeli to liczysz, ile mamy gotówki na koncie. Kiedy robisz nawet, miesiąc po miesiącu, takie podsumowania, one są bardzo ważne. Ja zawsze namawiam, żeby to robić. Kiedy chcesz, Zarządzać swoim biznesem, naprawdę zarządzać, a nie tylko bawić się w biznes, bawić się w prowadzenie firmy. Jeżeli naprawdę chcesz zarządzać swoim biznesem, zawsze namawiam, żeby takie miesięczne podsumowania robić. Ale miesięczne podsumowania mogą być mylące. Miesięczne podsumowania mogą nie pokazywać Ci całego obrazu. Zwykle nie pokazują całego obrazu, bo wyobraźmy sobie taką prostą rzecz, że. Dzisiaj podsumowuję, dajmy na to listopad. Podsumowuję listopad i widzę, wow, ale jest dużo lepiej niż było w październiku. Ale listopad wypadł fenomenalnie i jest o tyle lepszy od tego, co się działo w lipcu, kiedy prawie nic się nie działo. Mówię sobie, wow, jest super. Miesięczne podsumowanie pokazuje mi, że jest super. Ale kiedy spojrzę, na, to sam, na te same wyniki, na to samo podsumowanie, spojrzę w perspektywie 12 miesięcy, spojrzę sobie, jak wyglądał listopad rok temu, to może się okazać, że listopad w tym roku jest na takim samym poziomie albo nawet trochę niższym. Nie mówię, że tak jest u Ciebie, ale podaję Ci to jako przykład, że nawet kiedy robisz takie miesiąc, miesiąc po miesiącu porównania, może się zdarzyć, że ten miesiąc wypadł słabiej niż poprzednie. I wtedy. I wtedy sobie myślisz, o, wiesz, możesz od razu wpaść w jakiś strach, w jakiś niepokój, o rany, dlaczego ten miesiąc jest taki słaby. Kiedy spojrzysz dokładnie na to samo w perspektywie 12 miesięcy, masz pełniejszy obraz. Więc pierwszy absolutnie powód, dlaczego warto robić takie podsumowania roczne, to jest właśnie to, że dopiero wtedy zyskujesz... Pełny obraz. Kiedy porównasz, jak wypadł listopad w tym roku do listopada z ubiegłego roku, albo ile narastająco w tym roku do listopada zrobiłem w tym czy w tym czy w tym obszarze i porównasz to do tego, gdzie byłem w listopadzie ubiegłego roku, to masz zupełnie inną wiedzę. Masz zupełnie, zupełnie inny obraz tego, co się dzieje w Twojej firmie i w Twoim życiu. Do tego zaraz wrócę. Ale yy, Dlaczego to też jest dla mnie ważne? Po pierwsze, mam pełny obraz, mam naprawdę jakby nie chwilowy powód do radości albo chwilowy powód do smutku, tylko mam naprawdę obraz całej ścieżki, którą przeszłam przez ostatnie 12 miesięcy. Możesz takie podsumowanie robić też dłuższe, ale skupmy się dzisiaj na takim podsumowaniu 12-miesięcznym. Mam pełny obraz całej ścieżki, którą przeszłam w ty, przez te 12 miesięcy. I teraz, kiedy tak na to spojrzę, to zaczynam wreszcie widzieć: Czy to jest tak, że były wzloty, upadki, wzloty, upadki, ale jestem mniej więcej w tym miejscu, w którym byłam rok temu? Czy to jest tak, że były wzloty i upadki w trakcie, ale jestem w takim miejscu, że jestem w miejscu słabszym niż byłam rok temu? Czy to jest tak, że były wzloty i upadki, ale koniec końców? Rzeczywistość dzisiaj jest nieporównywalna i ja mogę nieporównywalna do tego, co było rok temu. I wiesz, ja mogę się dzisiaj frustrować, bo znowu coś mi poszło nie tak. Mogę się frustrować, bo, bo znowu mam jakiś nowy problem na głowie, bo znowu coś wyskoczyło i mogę być cała taka w takim poczuciu trudu i znoju i tego trudu codziennego dnia. Ale kiedy spojrzę na to, gdzie jestem dzisiaj, a gdzie byłam rok temu, to nagle mi się zmienia ta perspektywa. Nagle widzę, no tak. Ale rok temu to chciałabym mieć takie problemy, na jakie dzisiaj narzekam. Więc to jest pierwszy absolutnie powód, dlaczego warto, bo widzę nie tylko w szerszej perspektywie, ale widzę w szerszej perspektywie, czy generalnie moja, moja droga idzie, wiesz, idę do przodu, czy generalnie tkwię w miejscu. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, i to jest nie do przecenienia moim zdaniem. Że my mamy taką tendencję na co dzień my mamy taką tendencję, żeby koncentrować się na tym, co idzie nie tak. Mamy tendencję do tego, żeby. To jest zupełnie ludzkie i w ogóle nie należy się za to ganić, ale mamy zupełnie ludzką tendencję do koncentrowania się na tym, gdzie wybuch pożar. Wybuch pożar trzeba go ugasić, koncentruje się na tym. Tu mi coś zagraża, muszę, muszę, muszę temu zapobiec, koncentruję się na tym. Tam coś może pójść nie tak, koncentruję się na tym. Widzisz już tą prawidłowość. Koncentrujemy się na wszystkim, co może pójść nie tak, na wszystkim, co sprawia trudność, na wszystkim, co jest problemem, na wszystkim, co się nie udało. I bardzo często, ja się z tym spotykam, wśród klientów, z którymi pracuję. Sama mam często z tym problem, tylko jestem już świadoma i się po prostu pilnuję. Ale często się z tym spotykam w czasie mastermindów, które prowadzę, że Jedną z największych wartości takiego mastermindu może być to, że raz w tygodniu sobie usiądziemy i się zapytamy, jaki miałeś dzisiaj, jaki miałeś w tym tygodniu sukces i co ci się w tym tygodniu udało. Mamy naturalną tendencję, żeby pamiętać, co nam się nie udało. Zapominamy często, co nam się udało. I teraz wracając do tematu dzisiejszego spotkania, kiedy zrobisz sobie takie podsumowanie ostatnich 12 miesięcy, to może wreszcie zobaczysz, co ci się przez te 12 miesięcy udało osiągnąć. Może wreszcie zobaczysz, nie tak z miesiąca na miesiąc, bo wtedy ta skala jest dużo mniejsza i nie widzi się do końca całej tej drogi, którą przeszłaś czy przeszedłeś. Ale kiedy zrobisz sobie takie podsumowanie 12 miesięcy, to może wreszcie zobaczysz to wszystko, co Ci się udało. Może wreszcie zobaczysz, jak ogromna była skala tego wszystkiego, co Ci się udało. I może być tak, tak jak u mnie się zadziało. Może być tak, że ja kiedy zrobiłam sobie takie podsumowanie w mojej firmie, to stwierdziłam ostatnio, kiedy nagrywałam sobie tak, jakby całą opowieść o tym, co, co poszło dobrze w mojej firmie, a co poszło nie do końca dobrze, to stwierdziłam, że ja chyba tego się nie da świętować jeden dzień. Chyba będę świętowała do końca grudnia. Chyba będę przez najbliższe kilka tygodni świętowała, że tak dużo się udało. Ale na co dzień ja też często. Mam poczucie, ojejku, ale z tym jest teraz problem. A teraz mam duży problem na głowie, a teraz to muszę rozwiązać. Zapominam o tym. A kiedy spojrzę w tej perspektywie takiej długiej, więc to jest ogromny powód, żeby takie podsumowania sobie robić. Po pierwsze, dlatego, że dają ci prawdziwy obraz, nie taki chwilowy, czyli dają ci prawdziwy, pełny obraz, gdzie byłam rok temu o tej porze, gdzie jestem dzisiaj. Po drugie, po, pokazują ci też. Yy, taką ścieżkę. Po trzecie dają Ci możliwość zobaczenia i docenienia samej siebie, samego siebie, docenienia tego, co się zadziało w firmie i tak Także jest, to jest jedna z podstawowych rzeczy, do której ja namawiam i, i moich klientów i w trakcie pracy. Namawiam do tego też w trakcie... Namawiam do tego też w trakcie roku. To nie jest tylko tak. W tej chwili jest w ogóle super czas, żeby to zrobić, bo jest końcówka roku, ale ja do tego namawiam także w trakcie roku. W czerwcu sprawdź, gdzie byłeś w czerwcu rok, rok temu. W lipcu sprawdź, gdzie byłeś w lipcu rok temu. Ile ci się udało przez te pół roku zrobić w zeszłym roku, a ile przez pół roku udało ci się zrobić w tym roku. Jak to wygląda? Porównuj rok do roku, bo porównania w trakcie roku często nie są, jak to powiedzieć, miarodajne. To jest pierwsza rzecz. I mogę ci powiedzieć tak tylko na marginesie i w skrócie, bo nie chcę tego tematu dzisiaj rozwijać. Że ja być może też dlatego postanowiłam, że przyjdę z tym tematem dzisiaj do ciebie, bo kiedy zrobiłam moje podsumowanie roczne, mimo że robię regularnie podsumowania miesiąc po miesiącu, kiedy zrobiłam moje podsumowanie roczne, to pod koniec listopada już był taki moment, kiedy po prostu codziennie sprawdzałam wyniki, bo czekałam, aż liczba odsłon mojego bloga urośnie do niebotycznej dla mnie wartości. Rok temu to było dla mnie niebotyczne i nie do pomyślenia, że, że mój blog będzie miał 10 tysięcy odsłon miesięcznie. I, I w ogóle jakoś nie mieściło mi się to w głowie ani nigdzie. A pod koniec listopada tego roku zaczęłam po prostu patrzeć, ojejku, już jest prawie 10 tysięcy, jak to możliwe? Zaglądam na drugi dzień, jest, najpierw było 9, gdzieś tam w okolicy 9,5 odsłon miesięcznie, czy tam za ostatnie 30 dni. Zaglądam na drugi dzień, jest 9700. Mówię, rany, za chwilę przekroczę 10 tysięcy, niemożliwe. I sprawdzałam dzień w dzień i czekałam... Czy rzeczywiście przekroczę te 10 tysięcy, ale dopiero po jakimś czasie przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć, ile było rok wcześniej o tej porze. Najpierw się cieszyłam samą liczbą, bo ta liczba była taka znacząca, wiesz, i to, to we mnie powodowało takie, wiesz, motyle w brzuchu, ale później pomyślałam sobie, dobrze, ale sprawdzę, ile było rok temu o tej samej porze. Czy to jest dużo, czy mało te 10 tysięcy? No, dużo jest, bo, bo pierwszy raz coś takiego widzę, ale. ale na ile dużo. I kiedy zobaczyłam, ile było rok temu o tej samej porze i zobaczyłam, że, że to, co jest dzisiaj, to jest ponad pięciokrotnie więcej, to dopiero wtedy mi szczęka opadła. Dopiero wtedy, mimo że tak jak mówię, takie rzeczy jak wskaźniki marketingowe ja sprawdzam co miesiąc w mojej firmie, ale dopiero wtedy naprawdę doceniłam ogrom tej zmiany, która się zadziała. Dopiero wtedy zaczęłam sobie patrzeć rany. Naprawdę, aż tyle się zadziało. O tym chcę Ci powiedzieć, że... Że to są takie momenty, kiedy no, no, u mnie akurat tak się zadziało, że ten rok był absolutnie wyjątkowy i, i, i mnie się zakręciło w głowie. Ale teraz chcę Ci powiedzieć, jak możesz zrobić takie podsumowanie. Kiedy robisz to miesiąc po miesiącu, jest troszeczkę inaczej i porównujesz się do tego, co było 12 miesięcy temu, jest troszeczkę inaczej. Ale kiedy chcesz zrobić sobie takie podsumowanie bieżącego roku, ostatnich 12 miesięcy, żeby to było w miarę uporządkowane, to powiedziałabym to tak. Przede wszystkim zrób to po swojemu. Zrób tak, żeby tobie było wygodnie. Zrób to tak, jak czujesz. To jest najważniejsze. Nie o to chodzi, żeby się jakoś męczyć, ale jeżeli mogę ci podpowiedzieć, to ja bym sobie. Ja w ogóle lubię takie rzeczy układać według jakiejś struktury. I ja bym to zrobiła według według takich obszarów, czyli spójrz, co się zadziało. Wymieniłam w pierwszej kolejności trzy takie obszary, kiedy zaczęłam o tym myśleć. Później dołożyłam czwarty i zaraz ci o tym powiem. W pierwszej kolejności zaczęłam myśleć o tym, co bym podsumowała w firmie. W pierwszej kolejności podsumowałabym, co się zadziało w obszarze marketingu i sprzedaży w Twojej firmie. I to jest taki obszar, który. Ja nad nim intensywnie pracuję w mojej firmie, więc też naturalnie, ja go na bieżąco, jakby to jest pierwszy obszar, który ja podsumowuję, to jest marketing i sprzedaż, czyli jak zmienił się napływ klientów do Twojej firmy, czy przychodzi ich więcej, czy przychodzi ich mniej. To nie tylko chodzi o to, ile sprzedałam, czy sprzedałem, ale chodzi też o to, Właśnie, jeżeli nie wiem, jaki rodzaj marketingu stosujesz, w jaki sposób zdobywasz swoich klientów, ale jeżeli, jeżeli wysyłasz newsletter, to czy, czy twoja baza czytelników newslettera się zwiększyła, czy zmniejszyła? Czy zasięg twojego bloga się zwiększył, czy zmniejszył? Czy może twoje zasięgi w mediach społecznościowych zwiększyły, się zmniejszyły? To mam na myśli. Więc pierwszy obszar, na którym bym się skupiła, to czy jeden z obszarów, ale ale jeden z ważniejszych obszarów, chociaż wszystkie są ważne, ale. Jeden z ważniejszych obszarów to jest sprzedaż i marketing. Drugi obszar, niezmiernie ważny i to wszyscy czujemy intuicyjnie, to są absolutnie finanse. Czyli jakie są zyski, jaka jest sprzedaż rok do roku, jaka jest sprzedaż, jakie są zyski. Też bym spojrzała na przykład, jeżeli no w zależności od tego, jaki biznes prowadzisz, na przykład jaki mam zapas gotówki. Gotówka jest niezmiernie ważna, czyli jaki mam zapas gotówki? Jeżeli sprzedajesz klientom z odroczonym terminem płatności, masz należności, popatrzyłabym na to, ile pieniędzy miałam, mam dzisiaj zamrożone w należnościach, ile miałam rok temu, ile mam zamrożone w zapasach, ile miałam rok temu. Różne takie wiesz, finansowe parametry, czyli jak finansowo stoi moja firma, stoi lepiej czy gorzej? Co się zmieniło? Co się zadziało? I to jest drugi obszar. I trzeci obszar, taki też czysto biznesowy, o którym bardzo często zapominamy, bardzo często, to jest obszar organizacji, tego całego zaplecza tego, jak funkcjonuje ta cała maszyneria, która w Twojej firmie produkuje zyski. I bardzo często my o tym, o tym obszarze zapominamy, bardzo często gdzieś on nam tam umyka, a tymczasem, właśnie tak sobie teraz myślę o jednym z moich klientów, z którym od kilku miesięcy w zasadzie w zasadzie mało zajmujemy się sprzedażą, bo nie było na to czasu, niewiele zajmowaliśmy się finansami, bo nie mieliśmy na to czasu i priorytetem od kilku miesięcy było zajmowanie się poprawą procesów, struktury w jego firmie, podziałów obowiązków, chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby firma zaczęła sprawniej działać. Nie o to, żeby napędzić więcej klientów, jeżeli tu się gdzieś w maszynerii coś zatykało i nie byliśmy w stanie tych klientów obsłużyć. Nie, żeby wprowadzać, nie wiem, jakie analizy, jeżeli mamy problem taki, że codziennie wybuchają konflikty, bo jest kiepski przepływ informacji. Najpierw trzeba było popracować nad tą maszynerią, czyli nad fachowo mówiąc organizacją, nad strukturą, nad procesami, nad przepływem informacji. Ale to też jest drugi etap. Czy jeżeli ty rok temu nie wiem, jak dużą masz firmę, ale jeżeli rok temu był u ciebie, ma, załóżmy, że masz malutką firmę i y, większość obowiązków spada na ciebie, albo masz kilku pracowników, i rok temu był ogromny problem z tym, y, z podziałem zadań, z tym, że pracujesz od rana do nocy. Czy udało ci się uwolnić twój własny czas? Czy udało ci się, y, czy udało ci się na ile? firma zajmuje Twoje życie dzisiaj, a na ile zajmowała rok temu? Czy udało Ci się inaczej, lepiej zorganizować tą pracę? Tak, żeby firma dawała Ci więcej wolności. To jest jedna z rzeczy. Ale też na przykład, teraz znowu mówię na moim przykładzie, że tak, mnie się na przykład udało zatrudnić zespół, który mnie znacząco odciążył. Ale jeżeli masz większą firmę i rok temu miałeś ogromne, czy miałaś ogromne problemy z zatrudnieniem, z, z zarządzaniem tymi ludźmi, z zarządzaniem tym zespołem. Spróbuj sobie w tym obszarze ocenić, jak to wygląda dzisiaj. Czy osiągnęłaś, osiągnąłeś jakiś postęp, czy tkwimy w tym samym miejscu? Czy cokolwiek się zmieniło, czy tkwimy w tym samym miejscu? I to są dla mnie takie trzy osie, na których ja bym się poruszała i żeby też nie zafiksować się, bo bardzo często, kiedy ja mówię podsumuj swój rok albo zrób podsumowanie roku, bardzo często to jest naturalne. Fiksujemy się na finansach. No bo tu się da łatwo policzyć. Ale nie, tak naprawdę twoja firma to jest dużo więcej rzeczy. Może być tak, że u ciebie w tym roku w finansach jeszcze nie widać aż takiego skoku, ale zrobiłeś, czy zrobiłaś ogromną pracę, jeżeli chodzi o marketing, o sprzedaż, o ten obszar docierania do klientów i efekty finansowe, tego zobaczysz za chwilę, ale praca jest zrobiona, to można już zobaczyć, można to ocenić, można powiedzieć sobie, poklepać samego siebie po ramieniu, czy samą siebie po ramieniu i powiedzieć sobie tak, to był dobry rok, to była dobra robota. Albo może być tak, tak jak przed chwilą powiedziałam, że cały rok był poświęcony na taką reorganizację tej firmy, na to, żeby firma sprawniej działała, żeby sprawniej generowała zyski, albo na dopasowywanie firmy do tego, co teraz potrzebuje rynek. I też możesz jeszcze tego nie widzieć w finansach. Dlatego Ci mówię o tych trzech osiach, na których bym oceniała to, co się udało zrobić przez ostatnie 12 miesięcy, właśnie po to, żeby nie zafiksować się na tych finansach. Finanse to nie wszystko, firma to jest znacznie więcej. I to jest jeden et. To są, to są pierwsze trzy osie, na których bym namawiała cię do podsumowania swojego roku. Ale kiedy o tym myślałam, bardziej kiedy sama to dla siebie robiłam, to pomyślałam sobie, że, że niezbędna, absolutnie niezbędna jest czwarta oś, która u mnie wychodzi naturalnie, ale, ale warto, żebym ją też tutaj przypomniała: czwarta oś to jest twoje własne życie. Twoje prywatne życie. Co w twoim życiu się zadziało? Czy to rzeczywiście był ten kierunek, na którym ci zależy? To może być wymiar twojego wolnego czasu i tego, jak go spełniasz, ale nie tylko. To może być wymiar twojego rozwoju osobistego. Czy firma bez ciebie nie istnieje? Powiedzmy to sobie szczerze. I dla mnie też nie istnieje biznes bez człowieka i, i i to, to człowiek, który rządzi tym biznesem, który jest właścicielem, który, jest, który zarządza biznesem, przedsiębiorca jest najważniejszy. I twoje własne życie jest dla mnie najważniejsze. Nie to, jak się układają tabelki w firmie. Więc nie możemy pominąć tego tej czwartej osi, co się zadziało w moim życiu, co się zadziało w, w moim prywatnym życiu ze mną, jako z człowiekiem. Czy to jest tak, że to był kolejny rok, w którym firma mnie zjadała? Czy to jest tak, że to był rok, w którym moje zdrowie podupadło? Czy to jest tak, że to je, był rok, w którym ja po prostu e, straciłam kontakt ze znajomymi i z rodziną, bo tyle mi ta firma pochłonęła? I okej, okay, tabelki w firmie szły w górę. Okej, okay, mm, klienci nie mogą się e, nami na zachwycać, ale moje prywatne życie legło w gruzach. Oczywiście tego nie chcemy i mam nadzieję, że że u Ciebie to podsumowanie roku tak nie wygląda, ale mam nadzieję, że u Ciebie to podsumowanie roku wygląda dokładnie inaczej, ale nie możemy go pomijać. Nie możemy. Wręcz przeciwnie, ja myślę, że najważniejsze jest, najważniejsze jest, jeżeli bym tak miała to jakoś, e, robić jakąś gradację, tak? Czyli ułożyć jakąś hierarchię tego, to dla mnie najważniejsza jest ta czwarta oś. Dla mnie najważniejsze jest to, gdzie, i mówię teraz nawet w moim prywatnym życiu, gdzie ja jestem w moim prywatnym życiu dzisiaj, jakim człowiekiem jestem dzisiaj, a jakim byłam rok temu. Jeżeli tu widzę odpowiedni progres, to wiem, że, że reszta pociągnie, jakby to pociągnie resztę. Ja wtedy też będę inaczej działała w mojej firmie i inaczej będę działała w każdej innej sferze. I finanse też za tym pójdą. Nie ma, nie ma innej opcji. Także. Tu chcę Cię na to uczulić, że, że jeżeli zastanawiasz się, jak to zrobić, to spójrz na to rzeczywiście, w czter, jakby przynajmniej w takich czterech osiach, w, w, w takich czterech aspektach, na to, co Ci się udało osiągnąć przez ostatnie 12 miesięcy. I jeszcze jedno, jedno zaproszenie mam dla Ciebie, jeżeli masz ochotę się podzielić teraz sobie tak o to pomyślałam, że jeżeli masz ochotę podzielić się tym, jak to u Ciebie wyglądało w takim trochę zamkniętym gronie, to możesz. Yy, Możesz zrobić to w mojej firmie, jeżeli, jeżeli. Co ja mówię? Nie w mojej firmie, tylko w mojej grupie na Facebooku. E, prowadzę firmę z lekkością i radością. Jeżeli jesteś w tej grupie, to możesz śmiało w tej grupie zrobić post, podsumowanie 2021 roku i, i podzielić się. Jeżeli masz ochotę się podzielić tym, że, że coś ci się udało i coś poszło fantastycznie, bardzo chętnie będę świętować razem z tobą, dlatego że ja lubię świętować świętować z moimi klientami i świętować z czytelnikami mojego newslettera i z ludźmi, którzy mnie słuchają i oglądają. Uwielbiam cieszyć się z Waszych sukcesów, także bardzo, bardzo chętnie. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Wiem, że mówię szybko, ale jeżeli masz pytania, to śmiało pisz w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpowiem, ale też nie chcę jakoś zbytnio tego rozciągać i nie chcę nadużywać Twojego czasu. Tym bardziej, że okres teraz jest taki dosyć intensywny. Chcę ci też krótko opowiedzieć, może to jakoś cię zainspiruje. Nie musisz się tego trzymać. Tak jak powiedziałam, zrób swoje podsumowanie roku po swojemu, ale ja mogę ci opowiedzieć, jak, jak ja to zrobiłam. Zupełnie mi to wyszło naturalnie, ale być może te trzy kroki będą też dla ciebie jakąś wskazówką. Ja y, zrobiłam to w ten sposób, że po prostu usiadłam sobie i zaczęłam z głowy. Kompletnie zamknięty komputer, z głowy, kartka papieru, długopis, czy ja to pisałam być może na telefonie komórkowym, nie pamiętam, chyba tak, ale kompletnie z głowy, bez żadnego zaglądania w żadne dane, co ja pamiętam z tego roku, co ja pamiętam z tego roku, jakie największe takie kamienie milowe. Jakie przełomowe momenty się wydarzyły, jakie decyzje pamiętam z ostatniego roku, co takiego ja pamiętam, jako te ważne rzeczy, które się wydarzyły, które być może właśnie w tym biegu, w tej walce, w tym codziennym, tu problem, tam coś, tu znowu coś się rozsypało, tam nie wiem, nie wiem co jeszcze. Takie rzeczy dzieją się u mnie prawie codziennie, odpukać, ale tak jest. I pomiędzy tym, co ja pamiętam, że było rzeczywiście takim przełomowym momentem. I ja wypisałam całkiem długą listę tych rzeczy w tych różnych obszarach. W obszarze klientów, marketingu, w obszarze różnych decyzji, które podjęłam w mojej firmie, w obszarze różnych decyzji, które podjęłam w moim własnym życiu albo w moim rozwoju osobistym, różne, różne takie rzeczy. I to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłam. I to po prostu da, daj sobie tyle czasu, jeżeli chcesz iść. W taki sposób, jak ja to zrobiłam, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Wypisałam całkiem sporą listę, i dopiero wtedy, jak ta lista była już zrobiona i już czułam, że już to już jest to, co, co jest w mojej głowie, już nic do niej nie chcę dodać. Oczywiście, uwzględniając też to, jakby mój osobisty rozwój, nie pominęłam tej osi. I kiedy to sobie wypisałam, to dopiero wtedy sięgnęłam do danych liczbowych. Dopiero wtedy. I ja to zrobiłam w ogóle chyba następnego dnia. Naprawdę bardzo wyraźnie, to, to jest kompletnie osobny etap. Dopiero wtedy usiadłam do danych liczbowych. Dopiero wtedy pomyślałam sobie, dobrze, to sprawdzę teraz na liczbach, czy to, co mi się wydaje, że było takie fantastyczne, czy jak, jak rzeczywiście nawet na wykresie, no bo w niektórych programach, na przykład marketingowe rzeczy, możesz sprawdzić sobie piękne wykresy, zobaczyć. Więc, jak faktycznie to wyglądało na liczbach? Zrobiłam sobie porządne podsumowanie, takie jak robię co miesiąc, tylko tym razem porównałam je rok do roku. W tych różnych obszarach zobaczyłam, jak to wygląda jak zmieniły się obroty, jak zmieniły się zyski, jak zmieniły się parametry marketingowe to o czym ci mówiłam odsłony bloga, ilość, ilość ludzi, którzy czytają mój blog. To jest... Dla mnie to jest fenomenalne i bardzo się cieszę z tego, że właśnie te, te przełomowe momenty, które ja pamiętam, ja mam w głowie, wy być może ich nie widzieliście, bo to są rzeczy z zaplecza, jak one się przepięknie przełożyły na rezultaty. Czyli ten drugi etap w zasadzie był takim potwierdzeniem i zweryfikowaniem tego, co ja sobie najpierw z głowy wypisałam. I to był drugi etap. Ale całość. Nie będzie wiele warta, jeżeli nie będzie trzeciego etapu, czyli jeżeli nie będzie wyciągnięcia wniosków z tego. Wyciągnięcie wniosków z tego, czyli co poszło dobrze, co poszło źle, co warto robić dalej, czego mnie ten rok nauczył, co kompletnie nie zadziałało i na przyszłość warto na to zwrócić uwagę, żeby tak tego nie robić. A może są jakieś nowe kierunki, które dzisiaj mi się otwierają i na hmm, a może teraz pójdziemy w tą stronę. Wykorzystamy doświadczenia z tego roku i pójdziemy w tą stronę. Czyli to, o czym mówię, trzeci etap całej tej pracy, to jest tak naprawdę na bazie tego fundamentu, który zbudowałam w tym roku, jaki by on nie był. Może tam przeważały trudne momenty, ale nawet te trudne momenty to też jest lekcja, więc nawet jeżeli przeważały trudne momenty, to na bazie tego doświadczenia, co mogę zrobić dalej, co mogę zrobić inaczej za rok? Czyli Taka, bym powiedziała, trampolina do rozwoju w przyszłym roku. Potraktować to jako lekcję. Czy mój biznes wyskoczył po prostu jak rakieta w tym roku, czy nie wyskoczył, nie ma znaczenia. Zawsze możesz z tego wyciągnąć jakieś lekcje na przyszłość. Zawsze możesz wyciągnąć z tego wnioski i potraktować to jako trampolinę na przyszłość. I, i to w zasadzie jest. Yy, to w zasadzie jest trzeci etap i tak ja to zrobiłam. I mam też dla ciebie zaproszenie, ale tylko jeżeli chcesz, jeżeli cię to interesuje i chcesz zajrzeć za kulisy mojego, e, mojego biznesu i posłuchać, jak ja to zrobiłam, jakie wnioski mi wynikły, e, właśnie jakie były te przełomowe momenty i przełomowe działania, które potem dały, dały naprawdę rewelacyjne rezultaty, to ja będę się tym dzieliła, ale będę się tym dzieliła tylko w zamkniętym gronie e, uczestników biznesowego SOS. I możesz dołączyć do biznesu, będę się tym dzieliła w najbliższy czwartek, 15 grudnia. Możesz dołączyć do, do, do biznesowego SOS w ten sposób: jeżeli kupisz cokolwiek z mojego sklepu, z niezbędnika przedsiębiorcy, czyli to są te wszystkie gotowe kursy, szkolenia itd. z mojego sklepu, to dostęp do biznesowego SOS dostajesz bezpłatnie. Po prostu, dostaniesz zaproszenie do grupy Facebook. W której będę się dzieliła moim podsumowaniem 2021 roku, albo możesz po prostu w formie abonamentowej dołączyć do biznesowego SOS. To jest forma abonamentowa, więc płacisz co miesiąc, ale możesz zrezygnować w dowolnym momencie. To po prostu, co jest najlepsze dla Ciebie, wybierz sobie, jeżeli Cię to interesuje. Jeżeli nie, to, to jak najbardziej, zrób swoje własne podsumowanie. Jeżeli masz ochotę się nim podzielić albo pochwalić się sukcesami, bardzo proszę, albo jeżeli chcesz się podzielić, teraz sobie tak pomyślałam, jeżeli chcesz się podzielić, podzielić swoim podsumowaniem 2021 roku i na przykład skonsultować, poradzić się, jakieś, jakieś wnioski z tego wyciągnąć, też możesz, też możesz zrobić to w tej grupie ogólnej, bezpłatnej. Prowadzę firmę z lekkością i z radością, czyli w tej mojej ogólnej facebookowej grupie. A jeżeli chcesz zajrzeć za kulisy mojego biznesu, to tak jak mówiłam, tylko w biznesowym SOS, tylko dla moich klientów, tu nie mam żadnego problemu i, i raczej staram się bardzo konkretnie i na każde pytanie odpowiadać. Więc Twoja decyzja, ja cię ogromnie namawiam do zrobienia takiego podsumowania. Nie tylko do robienia podsumowań rok do roku, co miesiąc, ale szczególnie teraz, szczególnie na koniec roku, jak poszedł ten twój rok, jak ci poszło. To był absolutnie wyjątkowy rok. Jako gospodarka, jako kraj, jako ludzie zmagaliśmy się z naprawdę tyloma niespodziewanymi okolicznościami i to na pewno te zewnętrzne okoliczności miały wpływ na wiele rzeczy. Ale paradoksalnie dla jednych to było ogromną przeszkodą, a dla innych wręcz przeciwnie, to było takim, takim paliwem do, paliwem, dla niektórych wręcz paliwem rakietowym do rozwoju. Więc e, nie ma co się fiksować na zewnętrznych okolicznościach, one były jakie były, wszyscy o tym wiemy, ale tym bardziej warto ta, taki, taki wyjątkowy i nietypowy rok podsumować sobie. Jak on przebiegał, jak to wyglądało u ciebie. I samemu dla siebie wyciągnąć sobie wnioski. Bo wiesz, bez tego nie ma rozwoju. Bez tego nie ma rozwoju. Bez tego jest życie z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na dzień i obudzisz się, kiedy będziesz mieć 70 lat i będziesz tkwić w tym samym miejscu, w którym jesteś dzisiaj i w którym byłeś 10 lat temu, czy byłaś 10 lat temu. A kiedy raz na jakiś czas w mądry sposób zrobisz sobie podsumowanie, dobrze, gdzie jestem, gdzie byłam, czy byłem i gdzie chcę być. To, to trochę tak, jakbyś sobie rozrysowywała, czy rozrysowywał mapę, gdzie jestem na tej mapie, gdzie chcę dotrzeć. I jeżeli sobie tej mapy nie rozrysujesz, to raczej trudno będzie tam dotrzeć. Życzę ci wszystkiego dobrego. Jeżeli yy, w tym, co powiedziałam, yy, coś powiedziałam za szybko, albo niejasno, albo masz jakieś pytania, to śmiało pytaj w komentarzach. Wszystkiego dobrego ci życzę i do zobaczenia.